Boże, kim do diabła jestem? Łazić. W samą porę. A co jeśli nie pokaże nam ścieżki? Jeśli spróbuje nas wydymać? To nie wchodzi w grę. Zrobi dokładnie to, czego chcemy. Słyszysz mnie, Paddington? Istnieją metody tortur, które nie ograniczają się tylko do zadawania cierpienia wątłej cielesnej powłoce. Zadaliśmy sobie wiele trudu, aby dostać zarówno ciebie, jak i klejnot, Theo. Tylko ty wiesz, jak użyć jego mocy. Kieruj nim. Prowadź go. Będziesz naszym niosącym światłość. Jak odmówisz, twoje cierpienia staną się legendarne. Oszalałeś! Widziałeś, co tam się stało! Nie zadziała! A cóż, sprawdzimy. Słyszałeś? Słyszałeś to? Co to kurwa za hałas? Jaki hałas? To znowu te pęknięcia! One... Cholera! Wróciły! Wróciły! Co się dzieje do cholery? Czy jest tu ktoś? Halo? Pomocy! Utknęłam w windzie! Jest tam ktoś? Halo? Świetnie. W porządku, bez paniki. Co się dzieje do cholery? Czy jest tu ktoś? Halo? Pomocy! Utknęłam w windzie! Jest tam ktoś? Halo? Świetnie! W porządku, bez paniki. Wszystko w porządku? Proszę pani. Tak, witam. Utknęłam. Możesz mi pomóc? Przykro mi, proszę pani, ale nie ma szans, abym teraz do pani zszedł. Musi pani próbować sama. Sama? Co mogę zrobić? Proszę spróbować otworzyć włas nad głową i sprawdzić, czy się pani nim wydostanie. Okej. Spróbuję. Nie ma mowy, bym sięgnęła tego cholernego błaga.
Hej, ty! Ty, kolego! Tylko spokojnie! Zejdź powoli na dół! Weź kilka głębszych wdechów. Co to do cholery jest? Anno, musisz mnie stąd zabrać! Ja muszę cię wydostać! Nie mogę otworzyć drzwi! Dalej! No dalej! Klęte drzwi! Jedemy... Błagam, proszę pana! Musi nam pan pomóc! On jest ranny, a ja nie mogę go stamtąd wydostać! Widział pan te ściany? One żyją, tak jak w koszmarnych snach! Otworzą się i pochłoną pana! Przysięgam! Widziałam! Anna, przestań jęczeć! I o co ci chodzi? Damy sobie radę! Teraz powiedz mi, kotku, gdzie są wszyscy? To wiem! Przyszli po nas. Po ciebie, po każdego, kto jeszcze został. Wszędzie wokół nas. Słabił nas. Anno! Anno! Ja nie chciałam. Naprawdę mnie przeraża. O co tym wszystkim chodzi? Tak jak pacjentów w poczekalni, ściany ich pochłonęły, jeszcze nie ścigają nas! Przez chwilę naprawdę mnie nastraszyłeś. Dzięki Bogu wreszcie się tu pofatygowałeś. Jestem ranny i nie mogę otworzyć tych drzwi. I o co chodzi z tym budynkiem? Anna? Zobaczę, co mogę zrobić. Szybko! Ona potrzebuje pomocy! Szybko! Właśnie zobaczyłam kolejne pęknięcie wzdłuż ściany. Wszystko w porządku? A co to sądzisz, doktorze Freud? Nie czuję się dobrze od momentu, kiedy budynek zaczął się trząść. Cholera, zabierzcie mnie stąd wreszcie! Uważaj na płomienie! Nie wiem, jak to wyglądać. Myślałem, że tam spłonę. Pożar postępuje szybko. Zaraz zamietam. Nie mam mowy, nie zamierzam skakać przez te płomienie!